Państwo, po pierwsze, na temat konsultacji w sprawie nowej uchwały Urzędu Autorskiego, po tych konsultacjach poinformowałem Państwa 5 miesięcy temu, na pierwszej sesji, a nie Rady Papa, jak on był wtedy. Nie pan sobie przypomni, ile razy pan zapraszałem na komisję, na posiedzenia Komisji Społecznej, która w sierpniu, wrześniu, październiku na każdym swoim spotkaniu zajmowała się tym tematem. Pan nigdy nie miał czasu. Pan się zainteresował problemem budżetu obecnego w poniedziałek, 3 dni temu. Jak mam uwzględnić pana uwagi, jeżeli pan przez 5 miesięcy nie zgłasza? Pierwsze, dlaczego co roku uchwała? Pan by to stało. A pan zgłasza wnioski teraz. Jak zrobić uchwałę stałą na wiele lat, jeżeli co roku, to w tej chwili trzeci raz realizujemy, są nowe pomysły mieszkańców. Pan może odrzucić, powiedzieć, mamy uchwałę, nie będzie tak jest, nic nie robimy, pan się nie chce, bo pan powiedział, że my się tym zajmiemy co roku. No tak, bo budżet ewoluuje, zmienia się. Mamy nowe pomysły, mieszkańcy mają nowe propozycje, jak to powinno wychodzić. Mamy doświadczenia po każdym roku, po każdym głosowaniu, po każdym zaproszeniu każdej procedury. Mamy nie reagować, nie zmieniać tego. Tłumaczyłem w poniedziałek, dlaczego nie nowelizacja, nowa uchwała. Oczywiście mogliśmy pozostawić tą uchwałę z 2014 roku i teraz byśmy ją po raz trzeci nowelizowali. Mieszkańcy, którzy na wiosnę przyszłego roku chcieliby wziąć udział w budżecie obywatelskim, musieliby, żeby poznać zasady, wziąć uchwałę 2014, 2015, 2016 roku i teraz te kolejne dwie uchwały i szukać, który artykuł jest aktualny, który paragraf jest nieaktualny. Dla nas to żadna różnica, czy my podejmiemy uchwałę i napiszemy paragraf X, zmieniamy w ten sposób paragraf X, wprowadzamy 3 zmiany, czy po prostu napiszemy jednolity tekst, że mieszkaniec, który na wiosnę będzie chciał zgłosić projekt, może go wziąć i po prostu przeczytać, jakie są terminy, jakie są warunki, które musi przyjąć program i tak dalej. No wydaje mi się, no, panie Piotrze, pan sam sobie zaprzecza. Chce pan uchwałę na stałe, a równocześnie mówi pan, ile wniosków trzeba zrobić, teraz tego nie zrobię, bo nie zgłosiłem. Co do ograniczenia niemowląt i dzieci poniżej roku 18. Panie Piotrze, w 2014 roku w marcu Rada Miasta podjęła uchwałę, gdzie uprawnionymi do głosowania i do zgłoszenia projektów były osoby od 18 roku życia, pełnoletnie. W maju 2014 wojewoda, nadzór prawny wojewody uchylił te wszystkie zapisy, gdzie było zapisane lat 18. Nie zna pan tego, to proszę się zapoznać, jest to w dzienniku urzędowym województwa śląskiego. Ten zapis do pani zapisany. Nie uchylił uchwały, tylko uchylił zapisy tam, gdzie pojawił się zapis o ograniczeniu od 18 roku życia. No nie wprowadził, nie będziemy chyba wykupiać i nie będziemy wprowadzać teraz jakieś ograniczenie, skoro mamy decyzję sprzed prawie 4 lat wojewody, który stwierdził, że to jest niedopuszczalne prawnie. Proszę pana, to nie jest kwestia wojewody, tylko jest prawo, bo wojewoda to nie on sobie wymyśla, że tego nie wolno, tylko że tego nie wolno. Zresztą akurat dyrektor nadzoru prawnego jest dalej z tego, co wiem, no i cóż więc pan powiedzieć, nie przecież pan w konsultacjach składa pan wnioski wzajemnie sprzeczne plus wnioski, które nie są zgodne z prawem. Propozycja, którą pierwszego roku nie zaręczała, uchwała uzasadniona, opisane, co tam zmieniamy. Zmian w sumie rzeczywiście niewiele, ale są te zmiany zrobione. Zmiany, które byśmy prowadzili rok temu, głosowanie internetowe, proszę zobaczyć, jakie przyniosły efekty. My dzisiaj mamy udział prawie 25% mieszkańców głosuje w tych etapie głosowania, w tym budżecie obywatelskim. Z tego większość to jest internet. To jest efekt ubiegłorocznej zmiany, którą byśmy prowadzili. W tym roku tą poważną zmianą, to jest zapis o RODO, czyli tzw. rozporządzenie ochrony danych osobowych. To tak ostatni chwili byśmy prowadzili, później to wiedziałem, ale trzeba to prowadzić, bo to rozporządzenie wchodzi w maju przyszłego roku, wtedy, kiedy będzie właśnie ten etap głosowania. Na razie, jeżeli będzie wtedy rzeczywiście na znowu niezgodne z prawem naszej uchwały, z prawem, które wtedy będzie obowiązywało. Pozostałe zmiany, pan mówił, może niewielkie, no ale są te zmiany, które do niej trzeba je zrobić. Albo to nic nie robimy, zostawiamy z tego miejsca. Tak jak mówię, nasz budżet obywatelski jest budżetem jednym z lepszych w Polsce, właśnie biorąc mało w tych miastach 25% obywateli bierze udział w głosowaniu.
Powiedziałem na komisji przytoczony tutaj przykład, że w Gminie Śląskiej można głosować, mieszkańcy mogą głosować nie na tylko swoje okręgi, ale także mogą oddawać głos na inne projekty w innych okręgach w gminie, poza tym, w których mieszkają. Proszę sprawdzić, jak to w Gminie Śląskiej może być. Jedną rzeczą, o którą nas biją na głowę, to jest doskonała informacja. Tam można w kolejnym budżecie realizowali wejść na stronę i dostać ilość informacji o uchwale Rady Miasta, o zarządzeniach, o wynikach głosowania, o wybranych projektach, o zgłoszonych projektach, o odrzuconych projektach itd. Jedna rzecz, to jest jedyna dobra rzecz, bo można powiedzieć, że życia to jest między 10. Jest uchwale ich możliwość głosowania na projekty miejskie, to projekty mieszkańcy ma jeden głos, i na projekty lokalne też ma mieszkańcy jeden głos. Jest wpisana zasada dostępności, ograniczenie, że każdy projekt nie może być biletowany, nie może być opłacany, musi być dostępność ogólna mieszkańców. A jakie są efekty tych zapisów? Gmina Śląska, proszę Państwa, ma 131 tysięcy mieszkańców. Głosowanie na te projekty dzielnicowe brało udział 3628 osób. 2,75% mieszkańców. Na projekt ogólnomiejski, który był jeden, głosowało 2,5 tysiąca mieszkańców. 1,9. No o czym my tutaj mówimy? My mamy 24% zaangażowanych mieszkańców, a tam jest 10 razy mniej. Różnica, tak jak mówię, zasadnicza. Ogólna dostępność oraz te ograniczenia, jeżeli chodzi o ta możliwość, że mieszkańcy może głosować na wszystkie projekty. I karta do głosowania z 53 projektami. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że...